Oglądaliśmy bardzo dobre spotkanie, szybkie od początku do końca. Gdzieś fragmentami naprawdę mieliśmy przewagę zdecydowaną. Szkoda, że nie potrafiliśmy udokumentować to bramką, chociaż sytuacja ku temu była, ale bądź nie wykorzystywaliśmy, bądź bardzo dobrze bronił bramkarz hiszpański. Natomiast końcówka trzeba podkreślić, że to jednak do zawodników z AFE, którzy zagrali na dwa składy. Ale ogólnie patrząc, dobre spotkanie, dobre pod kątem, co chcieliśmy osiągnąć, bo trochę zmieniamy nasz styl gry i to cieszy, że staramy się realizować. Coś nie wychodzi, ale widzimy, że naprawdę zawodnicy robią wszystko, żeby zmienić trochę nasz styl gry. Dzisiaj widzieliśmy w większości tych młodych zawodników, reszta w tym czasie trenowała. To był taki plan, ich zobaczymy w tym środowym sparingu? Tak, trochę to podzieliliśmy z Trincem, już teraz zapraszam, gramy u siebie, zagramy znowu w innym ustawieniu. Również w Opalenicy będziemy grali jedno spotkanie jednym składem, a z Wartą drugim składem, tak żeby mieć pełen obraz całej naszej kadry. Szukamy różnych rozwiązań na niektórych pozycjach i dlatego te mecze w takim wymiarze czasem dla tych zawodników. Krótko jeszcze o najbliższych planach. Wracacie ze zgrupowania w Rybniku i teraz czekają zawodników treningi na własnych obiektach. Tak, przez ten tydzień chcemy się skoncentrować na pewnych rzeczach, które zaplanowaliśmy sobie prędzej na własnych obiektach. Tak mówiliśmy, najważniejszym etapem jest mecz środowy. Gramy też w sobotę, najpewniej zagra jeszcze zespół, który w środę grał mniej. Też zapraszam i to jest w tym mikrocyklu, to są dwa jak gdyby takie najważniejsze akcenty.